czerwca w murach Nilickiego Zamku odbyła się trzecia edycja zorganizowanego przez Nilicki Ośrodek Kultury i Parafię Miłosierdzia Bożego Positive Ferment Reggae Rap Festival. Koncerty w tym roku ze względu na niesprzyjającą aurę zostały przeniesione do sali rycerskiej, gdzie zaprezentowały się trzy gwiazdy wspierane przez nilickich wykonawców. Jak na pozytywny ferment przystało, artyści poprzez swoją muzykę promowali nieprzemijające pozytywne wartości. Przyjeżdżamy śpiewać o tym, żeby odkrywać prawdziwą miłość, o tym, żeby odkrywać w ogóle prawdę, żeby bardzo mocno trzymać się prawdziwego znaczenia wielu takich podstawowych słów. O tym chcemy ludziom śpiewać. Chcemy mówić o rodzinie, bo każdy z nas w rodzinie znalazł tak naprawdę ostoję i znalazł tak naprawdę pełnię swojego człowieczeństwa i to, co tak ładnie się nazywa też powołaniem. Okazuje się, że wielu z nas, z naszej czwórki, każdy z nas już po 20 lat zajmuje się muzykowaniem, a staż małżeński ma mniejszy, a jednak to w stażu małżeńskim i w małżeństwie i w rodzinie właśnie tak naprawdę najpełniej żyjemy. I o tym też chcemy dzisiaj ludziom w Nidzicy powiedzieć. Tego wieczoru młodzież zgromadzona na sali Nidzickiego Zamku miała możliwość poszerzyć swoje muzyczne horyzonty, gdyż muzyka wykonywana przez artystów czerpie z wielu różnych gatunków. Głównym celem organizacji festiwalu jest intencja prezentacji muzyki, która w swoim przekazie mówi o wartościach i tolerancji, nie tolerując agresji oraz przemocy, zwracając uwagę na wartości duchowe. Hip-hop, są tam jakieś zaleciałości regowe, prawda, które mi może nie to, że pozostały, ale po prostu są za mną cały czas. Nawet jak gram z zespołem Radża, z którym teraz gram koncerty live'owe stricte z bandem, to tam dużo się przejawia właśnie reggae. Także jest to też gdzieś tam ważna dla mnie muzyka. Natomiast jeśli chodzi o duchowość, to jakby można powiedzieć śmiało, że nie ingeruję w jakąkolwiek tam reggową duchowość, tam Dżadża, jakieś Rastafari czy coś. Już mamy jakby to za sobą i wolę promować rzymskokatolicki system wartości po prostu. Wybuchowa i niezwykle energetyczna mieszanka pozytywnych dźwięków połączona z dobrym tekstem daje szansę dialogu, zrozumienia głosu młodych, zbuntowanych, dla których niejednokrotnie te gatunki muzyczne mylnie kojarzone są z przemocą czy narkotykami. Po finałach dziewcząt przyszedł czas na chłopców. 30 maja odbył się w sali widowiskowo-sportowej Gimnazjum nr 2 w Działdowie finał gimnazjady w koszykówce chłopców. Z udziałem drużyn Gimnazjum Olsztynek, Gimnazjum nr 2 Ełk, Gimnazjum nr 4 Elbląg i Gospodarzy. Uczestniczące zespoły reprezentowały zbliżony poziom. To też w rozgrywanych spotkaniach emocji nie brakowało. My jako Gospodarze graliśmy w pierwszym meczu z Gimnazjum nr 2 Ełk. No Ełk teraz jest na fali koszykówki i mimo dobrego początku, jednak końcówka należała do Ełku i Ełk zagrał w finale. Natomiast w drugim meczu Elbląg, mający w swoim składzie świeżo upieczonego mistrza Polski, który Mateusza Stawiaka, ponad dwumetrowego zawodnika gimnazjum, który zdobył mistrzostwo Polski dla GTK Gdynia, zagrał z Olsztynkiem. I tutaj też początek był dobry dla Olsztynka, jednak końcówka przewaga Elbląga i Elbląg wygrał ten mecz. W finałowym meczu zawodnicy z Ełku ulegli koszykarzom z Elbląga, którzy to zostali mistrzami województwa i wspólnie z koszykarkami z Działdowa będą reprezentować Warmię i Mazury w finałach mistrzostw kraju rozgrywanych od 8 do 10 czerwca w Kołobrzegu. Z 4 czerwca na hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy zakończył się trwający 2 lata program edukacyjny Picasso, w którym uczestniczyły 4 kraje partnerskie. Impreza przebiegała pod nazwą Mini Euro 2012. W projekcie brały udział 4 kraje partnerskie. Kraje to Turcja, Hiszpania, Węgry i Polska. Współpracowaliśmy, wymienialiśmy swoje poglądy na temat działań pedagogicznych. Na pierwszym spotkaniu tutaj w Polsce ustaliliśmy 12 tematów, wokół których nasza współpraca miała się, że tak powiem, kolokwialnie obracać. I wymienialiśmy naszą realizację. Uczyliśmy się od kolegów i koleżanek z Hiszpanii, z Węgier i z Turcji, z tych krajów zaprzyjaźnionych. Dzisiaj jest to nasze ostatnie spotkanie wspólne. Bawiliśmy się, przygotowaliśmy mini euro. Każdy kraj miał swoje przysłowiowe 5 minut na antenie.
Połączyliśmy się z Turcją i z Hiszpanią na żywo. Łącza może nie były idealne, ale niemniej jednak chyba to jest wrażenie dla nas, że gdzieś tam ze świata, tu w Małej Nidzicy, możemy nawiązać takie kontakty. Udział w uwieńczeniu projektu wzięli uczniowie wszystkich szkół z gminy Nidzica, które reprezentowały poszczególne kraje w rozgrywanych mistrzostwach. Na nidzickim Euro zatriumfowała Hiszpania. Pierwsze miejsce zdobyła Hiszpania. Drużyna hiszpańska była reprezentowana przez uczniów z zespołu szkół numer 1. Kibice z tej szkoły byli bardzo fajnie przygotowani, dopingowali, no chyba najlepiej, bo drużyna wygrała. Drugie miejsce zajęła Turcja. Trzecie miejsce zajęły Węgry. No i my jako gospodarze zajęliśmy ostatnie czwarte miejsce. Niemniej jednak wszystkie drużyny naprawdę stanęły na wysokości zadania i kibice również. Dziękujemy serdecznie wszystkim szkołom za przybycie i za wspólną zabawę. Jak na Euro przystało, nie mogło zabraknąć hymnu i całej oprawy godnej prawdziwych mistrzostw Europy. No wszędzie, głucho wszędzie, ale coś w kuferku będzie. 5 czerwca grupa czwarta maluchów z przedszkola miejskiego nr 5 w Działdowie odwiedziła bibliotekę miejską z okazji zorganizowanego Światowego Dnia Bajki. Ponieważ dziś obchodzimy Światowe Dni Książki, Dni Bajki, odwiedziłyśmy bibliotekę miejską. Dzieci rozmawiały z paniami, panie pokazały nam oprócz książeczek. Wpisaliśmy się, znaczy dzieci się wpisały na listę samodzielnie, odpowiadały na zagadki. Bibliotekarzom pomysłów nie zabrakło. Na przedszkolaki czekało wiele atrakcji, w tym specjalnie przygotowany ogródek, w którym można było spotkać najpopularniejsze bajkowe postacie. Dla samych maluchów Papa Smurf, Śnieżynka czy też Nemo popularnością ustępują swym nowszym kolegom. Scooby-Doo. Ja Gwiezdne Wojny. Batmana. Ja lubię, bo tam są śmiechy i atrakcje. Ja lubię, bo tam są miecze świetlne. Ja lubię, bo tam walczy ze złoczyńcami. Przedszkolaki idealnie wpasowały się w bajkowe otoczenie, gdyż same wyglądały, jakby wyszły za zaczarowanych drzwi bajkowej krainy. A wnioskując po uśmiechach, można śmiało powiedzieć, że Światowy Dzień Bajki przypadł im do gustu. Z okazji Dnia Dziecka zespół szkół nr 1 w Nidzicy przygotował dla dzieci i młodzieży w dniu ich święta moc atrakcji. Dla uczniów jedynki 1 czerwca zbiegł się z podsumowaniem tzw. Dni Odkrywców. Dni Odkrywców są to zajęcia z bloku humanistycznego, z bloku matematyczno-przyrodniczego, również z bloku sportowego. Dziecko można dosłownie dotknąć różnego rodzaju doświadczeń chemicznych, również na zajęciach z biologii, z przyrody. Może przenieść się w różnego rodzaju epoki na zajęciach zorganizowanych z historii. Między innymi jest średniowiecze, dziecko uczy się pisma kaligrafii. Na terenie szkoły przygotowane zostały specjalne stacje, gdzie wyświetlane były filmy edukacyjne z tematyką sportową. Tego dnia w zespole szkół nr 1 rozpoczął się także nabór do elitarnej szkółki piłkarskiej Football Akademii. Football Akademii jest to elitarna szkółka piłkarska dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Oparta na angielskich rozwiązaniach treningowych i organizacyjnych. Jest to druga szkółka w województwie. Po Elblągu my jesteśmy tą drugą szkołą. W całej Polsce jest 45 ośrodków pod nazwą Football Academy. Jak wspomniałem, mogą trenować tutaj dzieci w wieku od 4 do 12 lat pod okiem doświadczonych trenerów. Mianowicie Piotr Saturnus, Michał Leszczyński, Robert Stasiukiewicz, ja Marcin Kosobucki i nowość tutaj w Nidzicy, grupa piłkarska dla dziewcząt będzie stworzona pod opieką Joanny Zielińskiej. Treningi na przestrzeni roku odbywać się będą zarówno na Orliku, jak i na hali widowiskowo-sportowej. Treningi będą odbywały się dwa razy w tygodniu na boisku Orlik przy zespole szkół nr 1 w Nidzicy. W okresie zimowym, jesiennym, wiosennym, kiedy pogoda już nie będzie sprzyjała, treningi będą odbywać się na hali sportowej. Trening sportowy bezpośrednio wpływa na rozwój osobowy każdego dziecka. Prowadzony we właściwy sposób przynosi niewymierne korzyści. Rozwija ich zmysły, spostrzegawczość i koncentrację. Lecz przede wszystkim uczy dziecko, że sport to przyjemność i zadowolenie z aktywnie spędzonego czasu.
6 czerwca na jeden dzień hala widowiskowo-sportowa w Nidzicy została przekształcona z areny sportowej w giełdę pracy, a to za sprawą cyklu imprez edukacyjnych realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przez jednostki ochotniczych chówców pracy. Imprezy kierowane są do młodych odbiorców, młodych ludzi uczących się w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, absolwentów różnego rodzaju szkół, placówek oświatowych, studentów i osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. W ramach imprez edukacyjnych jednostki ochotniczych chówców pracy, jednostki rynku pracy organizują przedsięwzięcia, które mają młodzieży ułatwić w wejściu, funkcjonowaniu na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Targi edukacyjno-zawodowe zostały zorganizowane z myślą o młodzieży, głównie uczniów trzecich klas gimnazjalnych. Licznie przybyła młodzież miała możliwość uzyskać wiedzę z zakresu kształcenia, jak również spotkać się z potencjalnym pracodawcą. Może uzyskać informacje o szkołach, o kierunkach kształcenia. Są pracodawcy, którzy przedstawiają ofertę swoją edukacyjną i zawodową, jakich w przyszłości potrzebują pracowników. Młodzież może dowiedzieć się, jakie są zawody w przyszłości potrzebne, jakie kwalifikacje do szkół, warunki przyjęcia. Także cała impreza skierowana jest głównie dla młodzieży uczącej się. I w jednym miejscu mogą spotkać wszystkie szkoły z naszego tutaj powiatu, które przedstawiają dla nich swoją ofertę. Szkoły prezentują się w bardzo ciekawy sposób. Mamy wiele atrakcji, nagród, konkursów. Sami uczniowie przychylnie ocenili zorganizowane targi. Na przykład dla mnie to targi takie są naprawdę bardzo dobre. Ja wcześniej nie byłam na takich targach, ale gdybym była, to bym po prostu miała prościej wybrać szkołę. To, co mnie interesuje. Pozwala na bardzo dużo, bo na przykład niektórzy nie wiedzą, jaką mają wybrać szkołę. Tak przyjdą na taki targ, mają więcej się dowiedzą o wszystkim, wiedzą o praktykach, wiedzą, co się dzieje w szkole, o nauczycielach, jacy są, na co można sobie pozwolić, na co nie, tak? Targi edukacyjno-zawodowe umożliwiają nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, a także weryfikują powszechne przekonanie o braku jakichkolwiek ofert pracy ze strony lokalnych przedsiębiorców. W środę 6 czerwca po raz 13 na Stadionie Miejskim w Nidzicy odbył się coroczny turniej szkół gimnazjalnych o puchar byłego piłkarza oraz trenera księdza Ryszarda Gamańskiego. To już 13 edycja tego turnieju, czyli turniej można powiedzieć, że ze sporymi tradycjami. Poświęcony jest ksiądz Ryszard Gamański, to nie tylko ksiądz, ale również trener, zawodnik. Obecnie przebywa w Australii i właśnie dużo pracował z młodzieżą, stąd pomysł tutaj taki się narodził, który pozwolił stworzyć taki turniej. W turnieju brało udział 7 zespołów z Nidzicy i powiatu. W turnieju startuje w tym roku 7 zespołów, to jest prawie 150 uczestników. Toczy się tutaj w dwóch grupach rozgrywki. Na koniec zwycięzcy grup będą grali o pierwsze miejsce i zdobędą, ten kto wygra, zdobędzie główne trofeum. Spotkania rozgrywano systemem pucharowym, grając 2 razy po 15 minut. Po zakończonym dniu rozgrywek najlepszą drużyną tego turnieju okazał się zespół gimnazjum nr 3, który pokonał nidzicką dwójkę w serii rzutów karnych 4-3. Najlepszymi zawodnikami poszczególnych formacji wybrano bramkarz Łukasz Pieniak, obrońca Dariusz Piotrkowski, pomocnik Sebastian Szczypiński. Najlepszym strzelcem został Piotr Jastrzębowski. Natomiast najlepszym zawodnikiem został Mariusz Nizio. Organizatorami turnieju był Zespół Obsługi Oświaty i Sportu oraz MKS Start Nidzica. W najbliższą niedzielę dla wszystkich fanów mocnego grania odbędzie się organizowany już od 8 lat przez Nidzicki Ośrodek Kultury Zamkowy Maraton Rockowy. Zmrok to ogólnopolski konkurs mający na celu prezentację rocka we wszystkich jego odmianach. W tym roku w części konkursowej wystąpi 9 zespołów z całego kraju. Drodzy Państwo, już 17 czerwca o godzinie 15 rusza kolejna edycja konkursowa Zamkowego Maratonu Rockowego. W tym roku do samego konkursu zgłosiło się 39 zespołów z całej Polski. Były to zespoły mniej więcej z takich miast jak Kraków, Bochnia, nie zabrakło zespołu z Działdowa, z Nidzicy, Gdańska, Gdyni,
Warszawy. Jury postanowiło zakwalifikować w tym roku 9 zespołów i te zespoły będzie można już zobaczyć na dziedzińcu zamkowym właśnie o godzinie 15. Tradycyjnie niedzicki maraton rockowy gości również Gwiazdę Wieczoru, którą w tym roku będzie zespół Chemia. Potem o godzinie 20 zaplanowany jest występ Gwiazdy. W tym roku gwiazdą maratonu będzie zespół Chemia. Jest to zespół, który tak naprawdę znany już jest w kręgach muzyki rockowej i ludzi, którzy słuchają dobrego rocka. Instrumentaliści grający w zespole są to liderzy grający w takich zespołach jak grupa Marli Rodowicz, czy zespoły, czy muzycy sesyjni grający z najlepszymi zespołami właściwie w naszym kraju. Niesamowita sceneria Nienickiego Zamku i bardzo miły wręcz domowy klimat to cechy charakterystyczne Zmroku. Maraton z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę publiczności oraz zespołów stających do konfrontacji muzycznej. Już 17 czerwca przekonamy się, kto w tym roku zostanie tegorocznym zwycięzcą.